Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy oczywiście w Harry Potter i Komnata Tajemnic. I tak sobie zobaczyłem przed nagrywaniem jeszcze tego odcinka punkty wszystkich czterech domów. No, powiem wam, że mi się to nie podoba. Bardzo mi się nie podoba ta punktacja w tej chwili. Ponad 200 ileś punktami musimy dogonić Slytherin. Oj, nie wiem, czy nam się to uda. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Ale mamy 15 kart takich, 3 takie. Tak jest. Dobra. Będzie cudowny. Profesor Lockhart nauczy nas Spongify. Chodź, Harry. Aha. Nauczy nas nowego zaklęcia. Dobra, okej. To idziemy za nim. Co nie? Dobra, lecimy. Tutaj? Trochę dziwne. Szybko! Nie chcemy się spóźnić do profesora Lockharta. Co to znaczy my? Dobra. Oh. Tutaj? Czekajcie, żeby nie było źle. Tutaj chyba. Czekajcie, dobrze ona poszła? Nie, tu jest ta toaleta, czekajcie. Źle. Chwila. Schody główne, drugie piętro. Lazaret? Kto to jest? Trzecie piętro, drugie piętro. Coś źle, poszedłem znowuż. Dobra, czekajcie, inaczej pójdziemy. A to przypadkiem nie na tamte piętro? Przypadkiem tutaj? Chyba tu musimy iść, ale zaraz zobaczymy chwilą, nie? Nie, tutaj zamknięte, sorry, jednak nie. Ona chyba była na tym trzecim piętrze. Co mi się wydawało? Czekajcie, zaraz zobaczymy tutaj jeszcze. Tak, ona tutaj jest. To nie? Tak jest, tu jednak. Jednak miałem rację. Znaczy nie miałem, znaczy tak na połowę miałem rację, co nie? Dobra, okej. Gryfoni, witajcie znowu na swojej ulubionej lekcji. Proszę poczekać z aplauzem, aż opanujemy Spongify. Harry Potter, wyglądasz na spragnionego odrobiny wiedzy. Oh, yes. Podejdź tutaj, pokażemy im, jak to się robi. Ale mam szczęście. No, znowu. O kurde. Skup się na symbolu przed sobą. Niech moja uroda cię nie rozprasza. Różdżka, którą widzisz przed sobą, będzie się poruszała po symbolu. Kiedy różdżka znajdzie się dokładnie nad strzałką, wciśnij odpowiedni klawisz strzałki, by trafić w cel. Okay. To ćwiczenie ma trzy części. Wiem. W każdej musisz dokładnie i we właściwej chwili wcisnąć wszystkie klawisze, by przejść dalej. Dobra. Początek pierwszej rundy. To takie na razie jest łatwiutkie, co nie? Dobra, pięknie. Żeby tylko tutaj nie popsuć. Dobra, pięknie, udało się. Znakomicie, Harry! Przechodzisz do następnej rundy. 5 punktów dla Gryffindoru! Za mało. Początek drugiej rundy! O kurde. Skomplikowane troszeczkę teraz jest jednak. Ale dobra, damy radę, spokojnie. Dobra, tu się udało, pięknie. Dobra, pięknie. Znakomicie, Harry! Przechodzisz do następnej rundy. 10 punktów dla Gryffindoru! Za mało. Początek trzeciej rundy! O kurde. Oj.
Też nie jest jakieś skomplikowane. Znaczy troszeczkę. Jednak. Jednak troszeczkę skomplikowane zaklęcie. O kurde. Bardzo dobrze! Wykonałeś wszystkie potrzebne ćwiczenia. Dziękuję. 15 punktów dla Gryffindoru! Dobra, mamy 400... Udało ci się, Harry! Opanowałeś 61? Spongify! A teraz czas na moje świeżo przygotowane wyzwanie Spongify, które niedługo będzie światowym standardem! Dobra. Zobaczymy, co to Harry będzie. Harry Potterze! Witaj w wyzwaniu Spongify! By je ukończyć, musisz znaleźć gwiazdę ukończenia, która znajduje się kilka pięter nad nami. Postaraj się odnaleźć ją jak najszybciej. To ja to wiem. Jeżeli twój czas się skończy, zanim znajdziesz gwiazdę ukończenia, przegrywasz. Po drodze znajdziesz mniejsze gwiazdki. Dadzą ci więcej czasu i poprawią punktację. Ja to już rozumiem. Ile można razy ci pokazywać? Razem znaleźć je wszystkie. Ale wiecie, samouczek to samouczek. By zostało ci jak najwięcej sekund, gdy znajdziesz gwiazdę ukończenia. Im więcej czasu ci zostanie, tym więcej punktów przyznam twojemu domowi. Dobra, czekajcie, chwila. Tu sobie zerknijmy na razie. Au, doganiamy Hufflepuff. Ale 10 punktów jeszcze nam brakuje. Wow, bo ja mam skomplikowane to jest. Kurde, dobra. Lecimy, bo tu mamy tylko... W całym Hogwarcie poukrywane są dy... Dobra, ja już to rozumiem. A to fajne to jest, ten zaklęcie. O kurde. Chochliki to niemiłe stworzenia, które... Kurde. Serio mam taki problem? Serio? Wow, wow. Nie mam zielonego pojęcia, jak ja mam tam skoczyć. A, tu mam. Kurde, nie zobaczyłem tego. Ej. Ja ślepy jestem. Wow. Uhu! Ale fajnie to wygląda, co nie? Powiem wam, kurde, fajnie. Dobra, mamy tu kolejny... Aha. Okej. O kurde, skubańce. Ojajaj, skomplikowany jednak. Kurde. Dobrze. Ale mi nie chodziło tu. A, czekajcie, wiem już o co chodzi. Kolejne. Dobra. Kurde. Dobra. Okej, dobra, pięknie. Aha, okej. Aha, dobra. Wow, 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 wow. Wow. Myślałem, że mi się nie uda tutaj, ale dobra. Co to jest w ogóle? Tu chyba są te... Aha, okej, dobra. Tego to ja na razie nie będę zbierał, tych. Aha, kolejna gwiazdka widzę. Aha, i żółwie. O kurde. Skomplikowane to jest. Kurde, dziadzie ty. O ja pierdziule. Dobra.
Dobra, na razie czekajcie, zrobimy tak. Kurde, dziadzie ty. Pięknie. Dobra. O proszę, ukryte przejście mamy, fajnie. By tylko nie spaść tu. O kurde. What? Dobra, ale kurde, jak ja tam... Wow, niedobrze. Czekajcie, jeszcze raz muszę. Uhu, dobrze. Oj, się zbugowałem się. Oj, źle. Czekajcie, chwila. A. Tam coś jeszcze jest, kurde. Aha. Chwila. Chwila, bo zielonego pojęcia nie mam. O kurde. Skomplikowane. Albo i nie. Nie jest skomplikowane jednak. Dobra. Teraz prędko iść. No to jest pytanie. Tędy. O kurde. Oj. Kurde. Trochę punktów, powiem wam, mi spadło już. Znaczy tych czas mi chodzi. To nie o czas mi chodzi. Kurde, głupie. Pięknie. Dobrze jest. Jak pięknie. Dobra, gdzie to spadło mnie to? Oj, niedobrze. Dobra. Aj, za blisko. A, no tak. Kurde, nieogarnięte. O, teraz. Pięknie. Bardzo pięknie, dobrze jest. O kurde, ale pięknie. O nie. Jaki wielki pająk. Znaczy fu, ślimak. O to mi chodzi, co nie? Źle powiedziałem. O kurde, kolejny. O kurde. Dalej, gdzie mam iść? Tu. O, gwiazdeczka, fajnie. Ej, ale... Co jest? Właśnie. Dobra, pięknie. Oj, 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 dobra. Uhu! O, jak ładnie. Pięknie, bardzo pięknie, dobra. Tam chyba nie muszę iść już. Dobra, idziemy dalej. Wow, o nie, nie. O kurde, pająki. Jak ja mam wyjść stąd? Kurde, głupie pająki. Dobra, pięknie. Udało się, dobra. Idziemy dalej sobie. O nie, głupie ważki. Dobra, elegancja, Francja, dobra. Chyba wszystko, teraz tutaj idziemy dalej sobie powolutku. Tutaj.
nie udało się. Kurde. Okej. Dobra, i co teraz? Oj, źle. Fuck. Kurde, źle. Chwila. Co on robisz tu? A, o to chodzi. Kurde, skubana. Skubanico ty. Dobra. Pięknie. Jeszcze nie dostałaś? No, dedaj, kurde. Dobra. Okej. O, fajnie. I teraz możemy chyba już... Czekajcie, tędy? Dobra, pięknie. Teraz tu chyba. Dobra, pięknie. Oj, chyba źle zrobiłem. Nie, dobrze zrobiłem, dobra. Ale ja tu powinienem zbierać, kurde. Ajajaj, niedobrze. O kurde, o co tu chodzi? O kurde, ajajaj, to było skubaństwo, spiruny. Wow, kurde, czekajcie. Jak ja mam to zrobić, oto? O kurde. Wow, co mam tu zrobić w ogóle? Aha, tu. Okej. Ale skubaństwo, powiem wam, masakra. Jest. Znakomicie, Harry! Ukończyłeś wyzwanie Spongify. Pozostały czas zostanie teraz przeliczony na punkty. Jestem ciekaw, ile punktów będziemy mieli. 1838. Jestem ciekaw. 100. Tak myślałem, kurde. Ale dobra, okej, okay, może być i tak. Ale kurde, powiem wam troszeczkę... Harry, ceremonia przyznania punktów zaraz się zacznie. Ojojojojojoj, niedobrze. Chyba nie chcesz przegapić. No nie, ale i tak przegramy. Znaczy i tak przegrywamy. A czekajcie, ale mamy za to... doganiamy praktycznie Ravenclaw. Ale troszeczkę lipa jest, powiem wam. Chcesz pohandlować? Nie chcę. Dobra, okej. Dobra, pięknie. Idziemy sobie na tą ceremonię, zobaczymy. I znowu Malfoy, hehe. Dziadol jeden, kurde, wkurzające troszeczkę to. Witajcie. Nadszedł czas na kolejną ceremonię przyznawania punktów. Zobaczmy, który dom jest w tym tygodniu na czele. I znowu Slytherin. Najwyraźniej prowadzi Slytherin. Chyba musicie kogoś wysłać do pokoju nagród. A ile razy ty tam byłeś, Potter? Może następnym razem ci się poszczęści. I znowu to samo gadasz. Dobra, okej. Okej. Kurde, dobra. I co teraz mam zrobić? O. Hej, Harry! Jęcząca Marta jest czymś bardzo zdenerwowana. To znaczy bardziej niż zwykle? Słyszałem jej płacz już na schodach. I znowu zalało korytarz. Chyba nie myślisz, że był kolejny atak, co? Wszystko mogło się zdarzyć. Chodź, zobaczymy, co się dzieje. Dobra, idziemy za Ronem. Nie chcę handlować, daj tam mnie, święty spokój. Bo was zaczaruję. Nie, żartuję. Tędy? A, no tak, bo tu chcecie piętro, zapomniałem normalnie. Nie, drugie, przepraszam. Szybciej, Harry! Oj, zaraz będę. Poczekaj. Ej, Ronie, kurde. Ej, Ronie, kurde, myślałem, że... Czekasz na mnie, dziadzie ty. A ty nie poczekasz, kurde. A nie, czekasz, dobra, okej. Myślałem, że w ogóle nie będziesz czekał na mnie.
Dziadzie ty. Dobra. Masz, Harry. O ironie. Kurde, jak zwykle się mylam już z tymi imionami, powiem wam. Dobra. Ale tu wody nie widać w ogóle nawet. A nie, widać, dobra. Jednak widać troszeczkę wody. Chcecie rzucić czymś jeszcze? Pewnie. Ktoś czymś w ciebie rzucił? O tak, tam leży. A, ten stary dziennik tego. Toma Riddla. Ostrożnie. Tata mówił, że książki mogą być bardzo niebezpieczne. Wygląda jak stary pamiętnik. Należał do to, no. Należał do... Tom Marvolo. Tom Riddle. Ktokolwiek to był, nic nie napisał. Jest całkiem pusty. Wow. Witaj, Harry. Jestem Tom Riddle. Jestem w Hogwarcie i dzieją się straszne rzeczy. Czy wiesz coś o Komnacie Tajemnic? Oczywiście, że wiem o Komnacie Tajemnic. Kiedy byłem na 5. roku, komnata została otwarta i potwór zabił dziewczynkę. Wykryłem, kto otworzył komnatę i wyrzucono go ze szkoły. Mogę ci pokazać, jak chcesz. Mogę ci pokazać moje wspomnienie nocy, kiedy go schwytałem. Harry był oczarowany wspomnieniem, które pokazał Tom Riddle. Chodź, trzeba cię stąd zabrać. No już, do pudełka. Tak, właśnie, chodź, właśnie tak. Dobry wieczór, Rubeusie. Co tu jest? Robisz, Tom? To już koniec. To jest Hagrid? Wiem, że nie chciałeś nikogo zabić, ja ale potwory to nie małe pieski. On nikogo nie zabił. Daj spokój. Jedyne, co szkoła może teraz zrobić, to zadbać, by potwór, który zabił tę dziewczynkę, został unieszkodliwiony. To nie był on. Nie zrobiłby tego. Odsuń się. Aha, tylko tyle. Harry zawsze wiedział, dobra, że Hagrid ma niestety upodobanie do wielkich i okropnych stworzeń. Był jednak równie pewien, że Hagrid nie potrafiłby nikogo zabić. Riddle mógł złapać nie tego, kogo trzeba. Może jakiś inny potwór zabijał ludzi. Jak myślisz, ile tu się pomieści potworów? Wiedzieliśmy, że Hagrida wyrzucono, a ataki pewnie wtedy ustało. Inaczej Riddle nie dostałby nagrody. Pamiętnik Riddla zniknął! Co? Ależ tylko Gryfon mógł go ukraść. Nikt inny nie zna naszego hasła. No właśnie. Teraz zabić, rozszarpać, rozedrzeć! Głos! Znowu go słyszałem. Wy nie? Ja nic nie słyszałem. Harry, chyba coś zrozumiałam. Muszę iść do biblioteki. To idź. Ale McGonagall mówiła, że mamy tu siedzieć, o ile nie idziemy na lekcję. A ja muszę pogadać z Hagridem, jeśli to on wtedy wypuścił potwora. Wie, jak się dostać do Komnaty Tajemnic. Domek Hagrida jest na ziemiach szkoły. Harry, ale przecież o tym wiesz. Chodź za mną, Harry! Dobra, okej. Dobrze, moi drodzy, widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Cześć!